Degrassi. Balance, break, balance. Pushes the fan boost, and D'Ambrosio covers the inside line, and Degrassi still tries to look to the inside line, so close between them, Degrassi locks up, manages to get it stopped in time. Cześć! W poprzednim tygodniu przybliżałem Wam realia funkcjonowania samochodów elektrycznych w naszych polskich warunkach. Dostałem bardzo wiele komentarzy, za które serdecznie dziękuję, a jeden z nich prosił o przybliżenie cyklu, który wykorzystuje właśnie samochody napędzane elektrycznie. Nie czekajmy zatem zbyt długo i poznajmy historię oraz specyfikacje samochodów rywalizujących w cyklu Formuły E. Zapraszam na kolejny odcinek rajdowego świeżaka i jedziemy! Formuła E to klasa wyścigów samochodowych powołana w 2012 roku. Pierwszy pełen sezon rywalizacji przypadł jednak dopiero na lata 2014-2015. W mistrzostwach Formuły E stosowane są jedynie jednomiejscowe samochody elektryczne, a wyścigi odbywają się w głównej mierze na torach ulicznych zlokalizowanych w dużych metropoliach. Warto jednak zauważyć, że samochody elektryczne rywalizujące w sportowej walce to wcale nie wymysł ostatnich czasów. Już w 1894 roku podczas pierwszego oficjalnego wyścigu samochodowego do walki przystąpiło 5 pojazdów właśnie zasilanych energią elektryczną. Standardowo wyścigi cyklu Formuły E są rozgrywane w sobotę, podobnie jak treningi i kwalifikacje. Wszystko zostało skupione w krótkim czasie, by organizacja E-Prix była najmniej uciążliwa dla mieszkańców miast goszczących wydarzenie. Dzień wyścigowy podzielony jest na 2 treningi poranne, kwalifikacje oraz wyścig. Podczas przejazdu kwalifikacyjnego zawodnicy mają 10 minut na uzyskanie najlepszego czasu przejazdu. Właściwa rywalizacja odbywa się późnym popołudniem i trwa zazwyczaj około 50 minut. Co ciekawe, każdy uczestnik musi podczas wyścigu obowiązkowo zjechać do pit stopu, aby wymienić samochód. Ładowanie baterii zajmowałoby oczywiście zbyt dużo czasu. A jak wygląda taka bateryjka? Bolid Formuły E posiada dużych rozmiarów baterię litowo-jonową o wadze aż 200 kg. Wystarczyłaby ona na około 300 laptopów albo jak kto woli 4000 telefonów komórkowych. Kierowca ma do dyspozycji 28 kWh energii, ale nie może używać jej swobodnie i musi przestrzegać narzuconych limitów. Nie wdając się w szczegóły konstrukcyjne, można uznać, że przeciętny bolid Formuły E przyspiesza do 100 km na godzinę w około 3 sekundy. Jego prędkość maksymalna to 220 km na godzinę, a waga razem z kierowcą waha się w okolicach 900 kg. Na ostateczne rezultaty sezonu wielki wpływ mają kibice i nie chodzi tutaj o klasyczne formy wsparcia, ale o zabawę polegającą na głosowaniu internetowym na swojego ulubieńca. 3 kierowców z największą ilością głosów otrzymuje w kolejnym wyścigu dodatkowy zastrzyk mocy do wykorzystania w czasie 5 sekund. Pozwala im to zwiększyć moc w wyścigu ze 170 do 200 kW i rozstrzygnąć losy rywalizacji na swoją korzyść. Punkty za zajęcie poszczególnych miejsc przyznaje się według standardowego klucza wielu imprez motosportowych, czyli 25, 18, 15 itd. Dodatkowo za pole position kierowca dostaje 3 punkty, a za najszybsze okrążenie wyścigu przyznawana jest nagroda oraz kolejne 2 oczka. Do wyniku sumarycznego mistrzostw liczy się 10 najlepszych rezultatów z całego cyklu, a zatem do samego końca jest sporo liczenia i trudno zapewnić sobie tytuł przed końcem sezonu. Jak więc widzicie, również rywalizacja samochodów elektrycznych może dostarczyć kibicom dużej dawki adrenaliny. A jaki jest Wasz stosunek do tego typu pomysłów? Jak Wy zapatrujecie się na pomysł organizacji cyklów wyścigowych dla samochodów napędzanych elektrycznie? Swoje opinie zostawiajcie w komentarzach, a my widzimy się już za tydzień. Dzięki za ten materiał, do zobaczenia, cześć!